kamrat, Kamil Lider Jen! Zapraszam Cię na Śląsk, zrobię Ci prawdziwe śląskie tąpnięcie. I stąd pojawiło się wtedy hasło tej pierwszej gali, śląskie tąpnięcie w Zabrzu. Kamil Jenel, miejscowy bohater, zmierzy się z Johanem Lidonem. Walka o mistrzowski pas w kategorii do 81 kg i ten bilans Francuza to nie jest, proszę Państwa, błąd. 137 zawodowych zwycięstw, 36 porażek. No to jest jeden z najbardziej zapracowanych zawodników w ogóle w całych sportach walki. Już nie wyłączając K1, MMA, boksu, to niewiarygodny bilans. Tak, jeżeli powiemy, że to jest mistrz, mistrz świata federacji IMTU, WKN, ISKI, WAKO Pro, WMC. To 9 tytułów. 9 tytułów. Mistrza świata na swoim koncie ma Johan Lidon, czy też miał Johan Lidon, mistrz świata między innymi w Muay Thai. To pokazuje, z kim mierzyć się będzie Kamil Jenel. No i wraca tutaj po odkupienie Francuz, bo najpierw pokonał Brauna frontalnym kopnięciem na jednej z wcześniejszych gal DSM, a potem przegrał z Kamilem Rutą. Miał sporo zastrzeżeń do sędziów o tamten werdykt. No i rozpoczynamy pojedynek zakontraktowany na 5-3-minutowy rund. Polak w czerwonych rękawicach, a pretendent z Francji w niebieskich. Czwarta obrona pasa Kamila Jenela. 13 zwycięstw z rzędu, około 10 walk w Thai boxingu ma na swoim koncie Kamil Jenel. Jak sam opowiadał, te przygotowania w Tajlandii do tego pojedynku, mówi, od strony fizycznej były bardzo w porządku, natomiast były gigantyczne problemy z dobraniem sparing partnerów. Ale później był wyjazd do Holandii i tam udało się na szczęście te sparingi poukładać tak, że dzisiaj czuje się w ringu bardzo dobrze. Kamil Jenel na razie tutaj kontroluje poczynania, stara się ciosami prostymi póki co ustawić Lidona. Każdy, kto wchodzi ze mną do ringu, musi wiedzieć, że zgotuje mu piekło, mówił Kamil Jenel. W ostatnim pojedynku pokonał Eduarda Aleksaniana. To też widzimy różnicę warunków fizycznych, te przemawiają zdecydowanie za Polakiem, dlatego też będzie trzymał dystans i tutaj tymi zdecydowanymi, zdeterminowanymi wyjściami szukał kombinacji ciosów. No, ładnie zafunkcjonował podbródkowy z kolei u Lidona. Zszedł w swoją prawą stronę. Doświadczony, tak, 137. Źródła różnie podają, bowiem 137, 98. Co nie zmienia faktu, że liczba tych pojedynków stoczonych przez Johana Lidona jest imponująca. Wyłapał teraz wysokie kopnięcie na rękawice Lidon. To na razie agresorem jest Polak. On nie pozwoli sobie na żadne harce na swoim własnym terenie, przed własnymi kibicami. No, ładny front kick, a też przegląd sytuacji. Stara się czytać swojego rywala Johan Lidon. Poszukał teraz dołu. Do tego dołu też ma szukać Jenel. Cały czas tutaj trener Witold Kostka pokrzykuje, żeby zaczynał od prawego na dół. Mocne kopnięcie, ten high kick Johana Lidona na głowę i potem ta kontynuacja, trzy ciosy, ładny wewnętrzny low kick teraz Kamila Jenela i to jest właśnie też pokrzykiwania z narożnika, żeby tą atakował low kickami Francuza. No, tym samym próbuje odpowiedzieć Lidon, tylko mam wrażenie, że to jest mniej eksplozywne niż te ataki, które przedstawia nam w pierwszej rundzie Kamil Jenel. Ładnie kładzie się z tą prawą ręką. To jest cios, który na pewno ma swoją wymowę. Teraz kombinacja Lidona. I koniec pierwszej rundy walki, stawką której jest pas mistrza Federacji DSF w kategorii do 81 kg. Pas, który należy do Kamila Jenela. Mówiliśmy o tych przygotowaniach w Tajlandii. No tam sparował z Tomasem Możnym, wielkoludem ze Słowacji, ponad dwumetrowym i cięższym o 30 kg. No więc obawiałem się w pewien sposób, że może mieć problemy z ewentualną szybkością Lidona, ale pewnie ta praca w Holandii spowodowała, że również do dynamiki rywala dostosował się już Kamil Jenel. Tomasz Możny, który zapoznał się z siłą Tomka Sarary na Stadionie Narodowym. No i dobrze, w ten sposób, jeżeli będzie prowadził ten pojedynek Kamil Jenel, powinno być wszystko w porządku, bowiem szuka różnych rozwiązań. Polski zawodnik
i różnicuje te uderzenia pięściarskie. Tutaj dobrze funkcjonująca podwójna garda, albo defensywa także tutaj, w tym przypadku walki z takim zawodnikiem, jakim jest Johan Lidon, no to rzecz podstawowa. No do tej pory walki wieczoru na galach DSF przysparzały nam mnóstwo emocji, bo już o Sarrarze mówiliśmy, ale pamiętamy starcie Bratkowicza z Widentalerem. To była wojna na dwie ręce i na dwie nogi po obu stronach. Druga runda. Przypomnijmy, ten pojedynek zakontraktowany jest na 5 starć. No takiego doświadczenia pięciorundowego nie ma na razie Kamil Jenner za sobą, więc też będzie pytanie otwarte, bo jak rozmawiałem wczoraj z Kamilem Rutą, który był gościem magazynu Ring TVP Sport, no to Ruta wspominał o tym, że Lidon może być szczególnie niebezpieczny właśnie w tych mistrzowskich rundach, czwartej i piątej. Bardzo impulsywne, bardzo mocne te low kicki serwowane przez Kamila Jennera. Stara się zamknąć tymi low kickami swojego rywala. Znowu podwójny low kick na wykroczną nogę Francuza. No i tam już zaczyna się czerwienić. Zmieniać barwę. No bardzo ładny teraz front kick. Znowu podwójny, potrójny low kick nawet u Kamila Jennera. Widzi Kamil Jenner, że jest tam miejsce, że zostawia tę nogę Francuz. Kolejny raz, tam już naprawdę pojawia się dość mocna wybruczyna na prawym, na lewym udzie Johana Lidona. Lidon, pseudonim rzeźnik, wielkie doświadczenie w Muay Thai, ale na razie nie mamy tego tajskiego klinczu, a więc on nie ma tam jak straszyć Jennera tymi kolanami bitymi w okolice korpusu. Ale są kopnięcia frontalne, to jest technika defensywna Lidona w tym momencie. Absorbuje lewym prostym uwagę Lidona Kamil Jenner po to, by zrobić sobie na miejsce na znowu ten potężny prawy low kick, który serwuje cały czas na lewą nogę Francuza. No, poczęstował po dole teraz Lidona Jenner. Podwójny podbródkowy, ale ładnie zblokowany przez polskiego zawodnika. Ładny front kick. Och, poślizgnął się. No, broda została muśnięta. Też zwracam uwagę na naprawdę dobry blok Kamila Jennera. Kiedy znajduje się w defensywie, potrafi się za tą gardą umiejętnie schować. Znowu prawy low kick i prawy high kick. Steruje Jennerem Witold Kostka, który krzyczał chwilę wcześniej, że ma zaraz spróbować właśnie wysokie kopnięcie z prawej nogi. Ale słucha tego, co pokrzykuje narożnik Kamil Jenner. Zupełnie inna perspektywa jest, kiedy ogląda się tę walkę z boku. Ależ mocny jest ten low kick Francuza, naprawdę bardzo wymowny. Lewy hak za moment pewnie uruchomi Kamil Jenner, potrafi to przecież robić. Nie ma problemu, tam było uderzenie prawdopodobnie poniżej pasa, ale szybko się panowie pogodzili bez interwencji sędziego. Lachowego, no ciut po gongu był ten brak. Ale przymknął oko na to Johan Lidon i druga runda za nami. Runda, w której bardzo aktywny, jeżeli chodzi o low kicki, był tutaj Kamil Jenner. Skoncentrował się na tej lewej nodze Francuza. Lidon ma za sobą dwie walki w Federacji Glory. Dwie co prawda przegrane, jedną z Joannem Kongolą, który nawiasem mówiąc jest niezłym pięściarzem zawodowym, drugą z Cedriciem Dubé. To było, myślę, dla niego szczególnie bolesne doświadczenie, bo gala była organizowana w Lyonie, a więc na jego podwórku. Na swoim koncie ma zwycięstwo także Johan Lidon nad legendą słowackiego kickboxingu, nad Władimirem Murawczykiem. Podczas gali DSF w Nowym Dworze Mazowieckim wygrał z nieco Sergejem Brownem. To było to frontalne kopnięcie właśnie, po którym Brown został zastopowany w drugiej rundzie. No i porażka dość dyskusyjna w opinii wielu z Kamilem Rutą. Z tym Kamilem Rutą, który dwukrotnie wygrał Kamil Jenner. I kiedy pytany właśnie o to, że Lidon przegrał, a Kamil z nim wygrał, mowa o Kamilu Rucie, Kamil powiedział, to absolutnie na to nie wolno patrzeć, bo różna, każda walka to jest swoja historia. Zupełnie inaczej przebiegały te pojedynki, tak więc tutaj to nie jest żaden wykładnik. I słusznie. O, to było ładne, zamarkował kopnięcie na dół, by poszukać wysokiego kopnięcia na głowę. Kamil
zaktywizował się Johan Lidon. Jak gdyby podkręcał Francuz tempo delikatnie tego pojedynku. Był front kick. Zajka ciosów także na dół. Jenela prawy prosty odrzucający. Ten prawy prosty jest naprawdę dobry. Ale zauważ, że praktycznie chyba ani jednego kopnięcia kolanem nie było w tym pojedynku. Wszystko to są middle kicki, high kicki, no i low kicki, które wykonuje głównie Kamil Jenel. Była okazja, żeby skontrować lewym sierpowym Lidona. Tam zabrakło trochę precyzji. Prawy na dół, a więc to, o czym mówił narożnik nieco wcześniej. Tak się zastanawiam, gdzie jest granica odporności lewej nogi Johana Lidona, bowiem tam tu już naprawdę zaczynają się takie opuchlizna i mocne barwy pojawiać. Cienka czerwona linia. Ale dlatego też coraz częściej unosi tę lewą nogę Francuz, chroniąc to miejsce. Zwróćmy uwagę też, że nie chce forsować tempa Kamil Jenel. On jest tutaj tym, który to tempo nadaje i to na razie toczy się pod jego dyktando. I teraz low kick na zakroczną nogę rywala. No, tym samym Lidon też potrafi odpowiedzieć. No, podpowiada narożnik, boli po tych ciosach, po tych kopnięciach, po tym low kicku na wykroczną nogę. To jest już druga runda naprawdę intensywnego okładania lewej nogi, czy też okopywania lewej nogi Francuza. O właśnie. No już ta noga jest w górę podnoszona, żeby w jakiś sposób amortyzować kopnięcia Jenela, ale to się na nic nie zda. Jeszcze front kick Lidona, on cały czas jest przy linach, tak chciałby teraz chyba odpocząć nieco. Dać tej nodze trochę wytchnienia. A za chwileczkę znowu i kolejne dwa low kicki. Ponawia te podwójne kopnięcia, bardzo mądrze Kamil Jenel. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jaki to jest ból, kiedy co chwila uda spotyka się ze stopą i to z takim rozmachem i impetem wyprowadzanym kopnięciem, jak prezentuje Kamil Jenel. Jeżeli spotka się jeszcze ze stopą, to było... Oj, teraz taka wysoka obrotówka w wykonaniu Johana Lidona w końcówce trzeciego starcia. Ale jeżeli raz za razem aplikowane są tam kopnięcia piszczelem, a tak aplikuje to właśnie Kamil Jenel, to jest bolesne, bardzo bolesne. Trzy rundy tego pojedynku za nami. Pozostały dwa starcia. Runda numer 4 i runda numer 5. A i teraz pytanie, ile sił zachował jeszcze Kamil Jenel? Z drugiej strony bardzo ekonomicznie walczył przez te rundy. Naprawdę, tempo nie było forsowane. Akcje spokojne, przemyślane. Bo... I jeden i drugi zdają sobie sprawę, że sporo czasu w ringu spędza. No to nie jest taki szturm bez głowy właśnie, jak niektórzy zawodnicy nie potrafią przeprowadzać. Ja wracam znowu pamięcią do pojedynku Maxa Bratkowicza z Romanem Widentalerem, bo pamiętamy, jaka tam była furia w ringu, a potem był spory kryzys kondycyjny. Tego chciałby uniknąć Kamil Jenel. Na razie mu się to udaje. No i przed nami czwarte starcie. Walka o pas mistrzowski Federacji DSF w kategorii do 81 kg. Pasa broni Kamil Jenel, czerwone rękawice. Challenger to Johan Lidon, Francuz. No, trzynastka jest szczęśliwa dla Jenela, ale przecież to może być 14 zwycięstwo z rzędu na zawodowych rundach. Potężne, te dwa kopnięcia na lewą nogę. No, dzisiaj nie potańczy Lidon, to możemy już powiedzieć z całą pewnością. Ale ucieka z tą nogą, coraz częściej ją chowa, odczuwa. No. Bardzo te kopnięcia. No, na całym świecie walczył Lidon. W Anglii, w Tajlandii wiele pojedynków stoczony. Bardzo ładne. Och, teraz wysokie kopnięcie w odpowiedzi na ten low kick na wewnętrzny, na nogę zakroczną Kamila Jenela. Ale patrzę głęboko w oczy Lidona. Tam nie ma na razie mowy o jakiejś rezygnacji mentalnej. On dalej będzie szukał swoich szans. Tak jak przed momentem zaakcentował lewy hak pod prawy łokieć. Bardzo ładnie skontrowany lewym sierpem Lidon. Ruszył do przodu, odsłonił się, wykorzystał to Kamil Jenel. I na takie sytuacje będzie czekał również Polak. Kiedy wywiera presję, potem cofa się, zapraszając Francuza do wejścia w swoją strefę po to, by go skontrować. A co krzyczą kibice Jenela? Boli nóżka, boli.
Jeden i drugi czekają teraz na ruch rywala. Myślę, że za moment będzie to tempo podkręcał Jenel. W czwartej rundzie był już czas, żeby faktycznie złapać kilka głębszych oddechów, uregulować te sprawy kondycyjne. A to odpowiada Francuzowi. Tak spokojny sposób walki. No i teraz zamknąć przyjdzie. Kolejne dwa low kicki na lewą nogę Francuza. Ileż on już tych kopnięć tam przyjął? Skoncentrowany cały czas jest Kamil Jenel. Refleks jeszcze Lidona nie zawodzi, bo zdołał się odchylić przed lewym high kickiem Polaka. A teraz nie dał rady cofnąć nogi. Idealnie wstrzelił się. Ale tutaj ten middle kick Lidona po takim dość dużym luzie kopnięty. I kolejny. O, ten doszedł do celu. Natychmiast się tam zaczerwieniły okolice korpusu Polaka. No i koniec czwartej rundy. Taka najspokojniejsza w wykonaniu Kamila Jenela. On też nie szukał furiactwa w ringu Lidon. No to tu się pojawia pytanie, czy to zapowiedź nadchodzącego tornada w ostatnim piątym starciu? Czy będziemy mieli tutaj trzęsienie ringu? To śląskie tąpnięcie. Chcielibyśmy, takie mamy nadzieję, że jeszcze tutaj nas zaskoczy przyjemnie Kamil Jenel, bo oczywiście walkę prowadzi i zmierza do tego, żeby po pierwsze tytuł obronić, po drugie zwyciężyć 14 razy z rzędu. Do tej pory dwie walki wygrane przed czasem podczas gali setki Boxing Challenge 21. Śląskie topnięcie Remigiusz Smoliński, który Brisa Combo pokonał błyskawicznie. No i to, co zrobił Michał Turyński z Iwanem Bartkiem. Ten cios najpierw sierp, a później to kolano latające, które spowodowało, że Iwan Bartek na moment znalazł się w zupełnie innym świecie. Piąta runda, ostatnie starcie walki o pas mistrza Federacji DSF w kategorii do 87 kg. No, Witold Kostka tutaj cały czas nerwowo reaguje, tłumaczy Jenelowi, że on musi być czujny, że ręce mają być na swoim miejscu, żeby no nie sprawić tutaj sobie niemiłej niespodzianki na końcu tej mistrzowskiej drogi w tym pojedynku. No bo coraz większą ochotę jak gdyby wykazywał Johan Lidon do tego, by inicjować akcje ofensywne. Obaj wiedzą, że to już ostatnie starcie, piąta runda, więc tutaj... Och, teraz minimalnie znakomicie uniknął tego high kicka Kamil Jenel. On zabrał nas do Matrixa teraz Jenel, bo faktycznie odchylenie na milimetry przed tą akcją Lidona. I prądki z jednej i z drugiej strony. O, to zatyka organizm. Trudno jest wtedy złapać oddech. Też biorąc pod uwagę te gabaryty obu zawodników, to mamy wrażenie, że argument siły jest po stronie Jenela. A zasięg. Ktoś to wykorzystuje w tym pojedynku. To atut Kamila Jenela. I znowu ładny low kick. Stanął w tej chwili zupełnie Lidon. No nie ma się co dziwić, on już na nogach pląsał, nie będzie w tej walce. Jeszcze minuta do końca tego pojedynku. Kamil Jenel, bardzo bliski wygranej. O, ładnie, znowu lewy, prawy w tej chwili.
On podkręca, no, mocny low kick na nogę wykroczną, wewnętrzny. No, te kopnięcia absolutnie ustawiły pojedynek. Na początku pracował akcjami bokserskimi Kamil Jenel. Podobał mi się ten prawie prosty Polaka, ale później do głosu doszły nogi. I to te nogi prowadzą go do zwycięstwa. Ale oprócz tego, że jak gdyby narzucił swój styl walki Johanowi Libenowi Kamil Jenel, jest bardzo uważny w defensywie. Każda akcja, jakąkolwiek próbuje wyprowadzić Johan Lidon, spotyka się naprawdę z doskonałym blokiem Kamila Jenela. Oby tak było do końca tej walki. To już naprawdę 20 parę sekund. Bokserski arcymistrz kategorii junior ciężkiej Aleksandr Usyk mówi o tym, że nogi karmią wilka. I takim wilkiem dzisiaj w ringu jest Kamil Jenel. Ostatni akcent, jeszcze zerwał się Lidon, ale to nie były ciosy mocne. Teraz ręka w górze, w geście zwycięstwa oczywiście Kamila Jenela. Koniec tego pojedynku. Jeszcze efektownie na koniec obaj poczęstowali się. 5 rund, 3 minutowych, bardzo mądrze przewalczonych przez Kamila Jenela. Nie było tutaj przez moment żadnego huraganowego ataku, jakiegoś szaleństwa. To wszystko było realizowane z taką naprawdę żelazną konsekwencją, która przyniosła efekt w mojej ocenie w postaci wygranej w tej walce. Nie miał żadnego momentu kryzysu Kamil Jenel, też kondycyjnego. No widać, że ta praca w Tajlandii faktycznie nie poszła na marne. Myślę, że przy okazji kolejnych pojedynków też nieco inaczej oni będą te uwozy sobie ustawiali, żeby najpierw pracować w Tajlandii, później pracować na sesjach sparingowych. Ale dzisiaj to wszystko zaprocentowało. Prezesa, promotora i założyciela. To już coraz większy ból głowy ma organizacja DSF. Kogo tutaj zapraszać dla Kamila Jenela, skoro jest ta seria, skoro są kolejne zwycięstwa. Było sprzątanie polskiego rynku, teraz z szachownicy naszym zdaniem został zepchnięty Johan Lidon. Krzysztof Kacperski, sędzia główny dzisiejszej gali, woła obu zawodników do siebie. Mam do ogłoszenia werdyktu. No nie mogli się pozbyć rękawicy Kamila Jenela. Duże, ciężkie ręce Polaka. DSF Kickboxing Challenge Champion.